Tym razem trochę filmów fabularnych, tym razem trochę o kinie, o srebrnym ekranie. Rosyjski film o powstaniu dekabrystów 1825 roku. To była grupa oficerów, która będąc okupując wcześniej Francję, przejęła się, że tak powiem, ideami liberalno-oświeceniowymi i starali się wdrażać je tam, gdzie mogą, także i w Rosji, żeby Rosja była trochę mniej gównianym i zamordystycznym krajem. Na początku robili, to były oczywiście tajne stowarzyszenia, było tak zwane Towarzystwo Północne, Towarzystwo Południowe, była też Unia Zbawienia i taki jest właśnie tytuł tego filmu, Unia Zbawienia. To jest film z 2019 roku. Rosja jest przedstawiona tam na zasadzie takiej, że i dekabryści fajni, i ich przeciwnicy fajni, że w ogóle Rosja fajna. Cały ten konflikt społeczny jest trochę dziwnie pokazany. Ten konflikt między oficerami jest troszkę tak zasugerowany, że najgorsi oficerowie w armii carskiej to oczywiście bałtyccy Niemcy, to są tchórze i okrutnicy. A wszyscy oficerowie rosyjscy inteligentni, zarówno ci, którzy są za carem Mikołajem, jak i ci, co są za Konstantynem. Sytuacja dekabrystów, kiedy oni rzeczywiście idą na otwartą rewoltę, jest dosyć właśnie w grudniu, czyli w dekabr, to jest grudzień 1825 roku. Na styczniu 26 roku były już wyroki. Oni zdecydowali się swoje pułki zgromadzić, mając nadzieję, że ich pułków będzie więcej niż pułków, które są za Mikołajem. No i w związku z tym przejąć władzę. Chcieli wykorzystać ten taki kryzys konstytucyjny, bo nie było wiadomo, czy władzę przejmie Mikołaj, czy też brat zmarłego Aleksandra I, Konstantin, albo Konstancin, jak oni wymawiają. Znany nam jako Wielki Książę Konstanty. Konstanty nie mógł zostać carem za bardzo, bo miał morganatyczną żonę, taką ukryte małżeństwo z polską arystokratką, więc nie za bardzo. Oni o tym nie wiedzieli, więc myśleli, że to jest taka trochę sprawa otwarta, czy Konstancin, czy Nikołaj. I to był ten problem, bo Aleksander I przez pewien okres swoich rządów naśladował trochę Napoleona i to budziło nadzieję dekabrystów, ale pod koniec rządu był coraz bardziej zamordystyczny i konserwatywny. No i to się nie podobało. I jak wyczerpały się te momenty, te sposoby działania typu takiego, by można powiedzieć, masońskiego, to znaczy takiego, czyli we właściwym tego słowa znaczeniu, czyli takiego, tutaj jakaś dobroczynność, tu jakaś edukacja, tu to, tu tamto. To właśnie protesty, kiedy żołnierze masakrują albo oficerowie męczą żołnierzy i takie inne niegodne zachowania, protesty przeciwko temu, no to poszli na otwartą rewoltę. Tak? Nie wiedzą nawet, czy Konstancin się z nimi ustawi, tak? Za nimi wstawi. Konstantin w ogóle zostaje ranny w tym filmie, tak nie było podczas powstania dekabrystów, więc mamy też takie wejścia typu sensacjonistycznego. Przypuszczam, że dekabryści raczej pili wino i rozmawiali o wolności, byli tacy bardziej francuscy. W filmie oni są tacy prawdziwi Rosjanie, czyli chleją na umór. Przy okazji w tym filmie widać bardzo dobrze takie rosyjskie alkogęby, takie wiecie, po piątym wylewie już alkoholowym. I widać, że Rosjanie powyżej 20 to mają takie generalnie takie spojrzenie alko. I aktorzy też. W ogóle bardzo śmieszna sytuacja jest, zaraz zobaczycie. Pierwsza scena się w ogóle odbywa we Francji. Jest pokazany syn ambasadora Rosji we Francji, który to syn rozmawia z Napoleonem, kiedy Napoleon wizytuje szkołę dla takiej uprzywilejowanej młodzieży, by można powiedzieć, tak? Widzicie, mamy tak, 1808 rok, Paryż, tak, Paryż. Zobaczcie, jak bardzo garbią się napoleońscy oficerowie, którzy są z nim. To są jedyni przygarbieni oficerowie w tym filmie, bo pozostali to są rosyjscy, wyprostowani jak struna.
Napoleon nie jest podobny do Napoleona, ani odrobinę nawet, więc widać było, że kompletnie mieli w nosie, czy Napoleon dobrze wypadnie, czy nie. Salut, votre majesté impériale. Dobrze wygląda ten nauczyciel, natomiast mamy mało D'ailleurs, il n'y en odcowców. a pas plusieurs, il n'y en a qu'un. Mamy tutaj les garçons, tak, chłopców, małotców. Ils sont tous d'excellents élèves, votre majesté. I są tous d'excellents élèves, tak, czyli wszyscy są znakomitymi uczniami. Odważny chłopiec. Je suis le meilleur en a... Chłopak, wyraźny Francuz z pochodzenia, tak, ten chłopak, wybrany ze względu na swoją, no, ja jestem oczywiście heteroseksualny, ale to będzie piękny człowiek, tak, jak dorośnie. Także to widać już. No i jest dobrane tutaj w ten sposób, że to jest oczywiście syn ambasadora Rosji. On jest najlepszy w arytmetyce i paru innych rzeczach, on tu o tym mówi. Napoleon go spyta, czy to twoja opinia, czy inni też tak uważają jak ty. Ten nauczyciel powie, że absolutnie tak, oczywiście, że tak, 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 tak. No i na końcu będzie Napoleon go tam spytał parę rzeczy o Voltaire'a i tak dalej. No i on spyta, czy to prawda, że wolność to równość wobec prawa. Ten chłopak, apostoł, on się nazywa, on będzie syn ambasadora Rosji w Paryżu. Będzie odpowiadał, że nie, wolność to nie jest równość wobec prawa. No jakżeby Rosjanin mógł powiedzieć, że wolność to równość wobec prawa. Wolność to jest czynienie tego, realizowanie swojej woli, spełnianie się, tak? Czyli równie dobrze wolnością mógłby być Putin, bo on realizuje swoją wolę, nie? Co jest takiego, on jest wolny. Więc Napoleon powie, że no, chciałbym mieć takiego syna jak ty i bla, 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 bla. No i na końcu, czy Francji uważasz, że my, Francuzi, jesteśmy wielkim narodem? Bo on jest pewien, że to Francuz, bo tak dobrze gada ten malczyk, nie, po francusku. No i ten powie tak, ale widać, że tak był poinstruowany, żeby odpowiedzieć, tak nie do końca jest przekonany, że Francuzi są wielkim narodem. I on mówi tak, ale ja jestem Rosjaninem. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Najpiękniejszy chłopiec w klasie jest oczywiście Rosjaninem i jest najlepszy z wszystkiego i w ogóle jest cudowny. Arithmétique, en rhétorique et en latin, votre majesté impériale. Es-tu le seul à le dire? Ou d'autres sont-ils de ton avis? C'est tout à fait juste. Voltaire disait, la liberté, c'est l'égalité de tous devant la loi. Es-tu d'accord avec cela? Non, votre majesté impériale. Nie zgadza się z tym, że wolność to równość wobec prawa. La liberté, c'est le pouvoir de choisir son destin. Nie égalité de tous devant la loi, czyli równość wszystkich wobec prawa, tylko liberté, czy to jest liberté de choisir son destin, tak? Możliwość wybierania swojego przeznaczenia, to jest wolność. Laisse-moi développer ton idée. Avant de choisir son destin, il faut d'abord l'avoir rencontré. La liberté dont tu parles, c'est une chose très rare. Napoleon powiedział, że tego rodzaju wolność to jest chose très rare, czyli bardzo rzadka rzecz, żeby móc wybrać swoje przeznaczenie. Oui. Les Romains disaient, il suffit d'un seul homme libre pour que son peuple soit grand. Alors nous les Français, selon toi, sommes-nous un grand peuple? Oui. Mais moi je suis russe. Czy my, Francuzi, jesteśmy wielkim narodem? Oui. Mais moi je suis russe. Sergei Mouraviev Apostol est le fils de l'ambassadeur de Russie. J'aurais aimé avoir un fils comme toi. Tak, j'aimerais bien d'avoir un fils comme toi. Czyli chciałbym mieć takiego syna jak ty. I później mamy rzecz, która jest bardzo typowa dla rosyjskiego kina, które jest generalnie doinwestowane, zwłaszcza te propagandowe produkcje,
ale dosyć słabość jest pewną rzeczą tutaj, dopasowanie postaci, które są dziećmi, bo tutaj wychodzą garbaci marszałkowie Napoleona, żałośni zupełnie w porównaniu z tym, jak Rosjanie będą wyglądać. To zarówno dekabryści, jak i antydekabryści. Sytuacja Puszcza Francuska biegnie, a mądry Rosjanin nie jest jak stado. I on wchodzi do drzwi i teraz jest już w Sankt Petersburgu na swoim procesie. Zobaczcie, jaki... Zobaczcie, jaki brzydel z niego wyrósł. On jest przed Nikołajem, carem Nikołajem, czyli Mikołajem na nasz. Postać, która była pięknym chłopcem, stała się wyjątkowo brzydką, rosyjską, alkogębą. To po co tak zestawiać, prawda? Tak? Także widzimy propagandowy obraz, czy alkogęba potworna wręcz. Potem mamy przez moment pokazanych ich w Paryżu. Tam jest jakieś tam merci mademoiselle, ona tam rzuca jakiś prezent, tam jest wojsko. Generalnie Paryż, który jest pięknym miastem, jest przedstawiony tak raczej, no tak przez moment tyle. Potem mamy już Rosję i potem jest włączone. I Paryż jest przedstawiany, nie jest podświetlony na złoto. Natomiast generalnie Rosja jest potem przedstawiona, cały czas jest wszystko podświetlone na złoto. Tak, wszystko, wszystko i wszyscy. Wszyscy są piękni, wszyscy są przystojni, wszyscy są złoci. To jest Konstancin, na którego oni liczą. My, Aleksander I, imperator i samodzielstwo rosyjskie i proszę. Pułkownika Schwarza, Fiodora Efimowicza. Po lewej mamy bardziej niemiecką gębę. Nie jest to przykład, nie jest to przypadek. Tym razem Rosjanie dobrze ustawili wyglądowo. To jest rzadka cecha, więc warto zwrócić na to uwagę. Schwarz jest tchórzem, który się ukrywał przed własnymi żołnierzami, ponieważ bił ich straszliwie. I oczywiście problem jest bagatelizowany, nieludzkiego traktowania żołnierzy w armii carskiej i jest sugerowane niedwuznacznie, że odpowiadają za to tacy pułkownicy jak Schwarz i Goebbels. Tak, czyli mamy generalnie Niemcy źli, natomiast Rosjanie to albo prawi dekabryści, albo też w sumie prawi ludzie Nikołaja I, którzy siedzą w cerkwi, w sumie Nikołaj chce dobrze, tak, tylko jest trochę pogubiony. I tak wygląda cały film. Oczywiście można obejrzeć, można się pięknie uczyć rosyjskiego, nawet trupy są piękne. W ogóle Konstancin tutaj umiera, chociaż nie umarł, czy też zostaje ciężko ranny, bo to nie jest powiedziane podczas tego powstania, więc on jest takim tutaj zaniepokojony pan senator. Mamy tutaj przepiękne senatu. Wszyscy są piękni, zarówno dekabryści, jak i tam. Bardzo to kontrastuje z załóżnymi postaciami zachodnimi. Piękne Rosja, piękne. Ale że to powstanie jest na przykład dosyć głupie tak naprawdę, bo oni się nawet nie upewnili, czy Konstancin stanie po ich stronie. Myśleli, że do tronu ma nadal prawa, ponieważ nie wiedzieli o tym morganatycznym małżeństwie, tak? Ale myśleli, że Konstancin stanie po ich stronie, więc ten bunt jest generalnie dosyć głupi. Ja oczywiście popieram dekabrystów, bo ja zawsze popieram tych, którzy są prozachodni, ale to nie byli rozsądni ludzie. Także film jest tak zrobiony, jakby wszyscy byli... I na końcu jest pokazanie takie, że wszyscy Rosjanie muszą być zgodni, bo jest cofka do czasów, kiedy oni wszyscy byli w jednym obozie, tak? Na sam końcu. Czyli Rosjanie, bądźcie zgodni. Rosjanie, bądźcie zgodni. Wszyscy jesteście cudowni, wspaniali. Tak wygląda propaganda dla Rosjan. Nie? Także jakbyście mieli jakiekolwiek złudzenie, a przy okazji dla Zachodu też, ponieważ tam 20th Century Fox też jest w to zaangażowany. Także Rosja w ogóle nie mierzy się ze swoimi problemami, tylko i wyłącznie zakłamuje rzeczywistość, nawet w filmach, które mogły być po prostu rozrywką i nie potrzebowałyby takich głupot. Po prostu wszystko jest takie piękne, takie naturalne. Nie?
Te mundury są po prostu tak, jakby przed chwilą je. Jedyni ludzie, którzy mają brudne mundury, takie jakieś pofałdowane, to są ci marszałkowie Napoleona, którzy akurat by mieli pewnie czyste. Także tak to wygląda. No jest to dosyć. Także film taki, połączenie takiej Sisi z jakimiś tutaj Hollywoodami niesamowitymi i zrobienie wszystkiego, żeby tylko nie zmierzyć się tak naprawdę z tym problemem, o co walczyli dekabryści, o co im chodziło i dlaczego to było dobre albo niedobre. Tego w ogóle nie ma. Jest tak na zasadzie, że Rosja jest super i w ogóle się cieszmy.